Lubińscy kryminalni podczas nocnego patrolu zauważyli kobietę i mężczyznę. Zachowanie pary wzbudziło podejrzenia policjantów, dlatego postanowili ich wylegitymować. Mężczyzna, widząc dwóch wysiadających mężczyzn z samochodu, domyślił się, kim mogą być i przestraszony wyrzucił posiadane przy sobie zawiniątko. Zawiniątko wyrzucone w krzaki okazało się być narkotykami. Ponadto przy 32-letnim mieszkańcu Lubina mundurowi znaleźli przyrządy służące do porcjowania środków odurzających. Jak się okazało, była to metamfetamina. Policjanci przeszukali również pomieszczenia mieszkalne mężczyzny. Ujawniono i zabezpieczono 230 porcji właśnie tego środka psychotropowego. Podejrzany usłyszał zarzut posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. 32-latek za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków może zostać skazany na karę 12 lat więzienia.